dlaczego warto przyjechać do Biebrzeńskiego Parku Narodowego, dlaczego warto odwiedzić to miejsce? Dzień dobry. Pozwoli pan, że przedstawię dlaczego takie argumenty na podstawie przykładu Jagiellonii. Dlaczego warto pójść na mecz Jagiellonii? Bo jest najlepsza. Podobnie Biebrzeński Park Narodowy jest również naj. To największy park narodowy w Polsce. To bez wątpienia perła w koronie podlaskiej przyrody. To chluba naszego województwa. Więc park to rzeka Biebrza, stąd nazwa parku Biebrzeński Park Narodowy. Biebrza to niezwykła rzeka, jedyna rzeka nizinna, która przetrwała burzę melioracji, więc rzeka meandruje niczym napastnik, niczym Jesus i Mas, prawda, między zawodnikami drużyny przeciwnej, więc Biebrza również pięknie meandruje w dolinnym krajobrazie naszych bagien. Rzeka niezwykła, co roku wylewa, sprawia, że jest to niezwykle atrakcyjne miejsce przede wszystkim dla ptaków wędrownych. Co więcej, no, Biebrzeński Park Narodowy to również ostoja łosia. Łoś to taki król bagien, niczym Tomasz Frankowski, niekwestionowana legenda. W związku z tym warto na bagna przyjechać po to, żeby popatrzeć, jak wygląda łoś, zobaczyć jego majestat, jego piękno, a szczególnie teraz w tym okresie, bowiem okres jesieni to okres godowy łosia, to bukowisko, ale okres jesieni to również przepiękne barwy, a jesienią nad Biebrzą w krajobrazie dominują barwy jakie? Żółto-czerwone oczywiście, takie jak barwy Jagiellonii. Zatem no z tych powodów warto nad Biebrze przyjechać, warto aktywnie wypocząć, warto we wspaniałych okolicznościach przyrody, prawda, odetchnąć od miasta, a to jest tylko godzina jazdy z Białegostoku. Także wszystkich kibiców Jagiellonii, wszystkich fanów serdecznie zapraszamy. Dziękując również za Wasze wsparcie podczas pożaru. Pamiętamy, dziękujemy. Jesteśmy otwarci przez cały rok. Oczywiście do parku można przyjeżdżać przez 365 dni w roku, ale uwaga, sam park, szlaki parku, a tylko po takich można się poruszać. Przypominamy również o biletach wstępu, które obowiązują do parku i zapraszamy do ich wykupowania, co wspiera ochronę przyrody. Natomiast park jest, szlaki są udostępnione od świtu do zmierzchu, czyli to jest godzina przed wschodem słońca i godzina po zachodzie słońca. Pozdrawiamy kibiców Jagiellonii i serdecznie zapraszamy.